Witam wszystkich, jestem znowu w Austrii, w rejonie zwanym Rofangebirge, w okolicach szczytu Gufferspitze, ponad 2000 metrów. No i zmierzam na górę, tak jak poprzednim razem, w celu poszukiwania zimy. Mam ogromną ochotę oczywiście biwakować na szczycie albo pod samym szczytem. Na górze podobno temperatura wynosi minus 11 stopni. Tutaj na dole mamy w tym momencie plus 2 stopnie. Jestem dobrej myśli. Pogoda jest optymalna i jest jeszcze dosyć wcześnie, bo mamy dopiero godzinę 11. Dlatego nie tracę czasu i zasuwam na górę. Szlakowskaz, nazwa szczytu, na który się wybieram. 3 godziny drogi w przyjaznych warunkach. Oczywiście w warunkach zimowych spokojnie trzeba doliczyć około 2 godzin. A tutaj pozostawione lub zgubione przez turystów buty. Gufferspitze, albo po prostu Guffert. Jest to jeden z takich symbolicznych szczytów w tym rejonie. Po prostu jeśli znajdujemy się w obszarze właśnie Rofangebirge, jest on zewsząd widoczny, wyróżnia się na tle innych szczytów. Czas przejścia latem w dobrych warunkach 3 godziny, tak jak wspomniałem, maksymalnie plus 2 godziny, czyli w granicach 5 godzin powinienem znaleźć się na szczycie. Odnośnie chodzenia zimą, oczywiście najlepiej wybierać się w rejony, które znamy, na szlaki, które znamy, które przechodziliśmy już latem. Ale jeśli próbujemy czegoś nowego, zróbmy dobry research, wydrukujmy sobie jakieś mapy, wskazówki, jakieś charakterystyczne punkty orientacyjne. Najlepszą rzeczą będzie korzystanie z GPS-u. Nie mówię tutaj o trzymaniu komórki non-stop w ręce, ale powiedzmy co 15-20 minut dobrze jest zobaczyć, sprawdzić, czy znajdujemy się na właściwej drodze. No ja na przykład teraz wiem, gdzie jestem, co mnie zaraz spotka, czy wyjdę na wyeksponowany teren, czy nie. To jest bardzo pomocne. Bardzo łatwo jest po prostu zgubić szlak, ponieważ równie dobrze, jeśli nikt go nie przeciera, szlak może być tutaj, może być też tutaj. No w tym przypadku jest widoczny i znajduje się tu. Ale kiedy na przykład tak jak ja postanowicie zostać na noc w jakimś miejscu, na drugi dzień szlak może być już całkowicie zasypany i to znacznie utrudni nam powrót, a może w pewnym momencie stać się nawet niebezpieczne. Pokrywa śniegu robi się już znacząca, dlatego zakładam już powoli skupluty. No widzę, że tą drogą chodzą już tylko zwierzęta, albo chodziły tylko zwierzęta. Ale na szczęście można jeszcze spokojnie odróżnić w terenie, którędy przebiega szlak. Dwie kozice przywitały mnie takim charakterystycznym gwizdem, sapnięciem, jak po prostu ostrzegały się nawzajem i dawały też znak mi, że jestem u nich gościem. Thank you.
Zmęczenie daje się już we znaki. No ale nie będę narzekał. Ale jest też pięknie. Jest pięknie. Trzeba uważać. Ale nie jest źle. To jest taki jeden bardziej niebezpieczny odcinek. A potem już będzie znowu zwyczajne w cudzysłowie wchodzenie wyżej. Widzicie, nie zawsze warto ufać jednak śladom. Ktoś tam trawersował. Niekoniecznie dobrze. Jeszcze trochę jestem. Dobra. Teraz dalej. Dobrze jest. Powoli zmierzam na miejsce mojego biwaku. No powiem szczerze, że chciałbym na szczyt. Nie dojdę, bo jestem wykończony. Może jutro rano na lekko uda mi się podskoczyć. To miejsce jest przecież idealne. Widok, który mi tutaj oferuje, jest bajeczny. Stękam jak stary zamek. Już naprawdę nie mogę. Jeszcze trochę. Znajdę jakąś fajną lokalizację. Słuchajcie, jestem w związku z tym, że się udało. Nie ukrywam, że jest jeszcze paręset metrów do szczytu, ale niekoniecznie zakładałem nocowanie na samym szczycie. Ale koniec końców no nie dotarłem tam, ale jestem zadowolony, jest fajne miejsce, mam widok na szczyt, mam wspaniałą panoramę na całe pasmo Rofanu, tak więc miejsce jest idealne, no i tak jak ostał. Przyszedłem, skoczyłem od razu w kurtkę puchową, żeby utrzymać ciepło, które utworzyłem podczas drogi. Czuję spadek energetyczny, jestem głodny, szybko teraz znowu przygotuję tutaj, zanim to wszystko zacznie zamarzać. Przygotuję tutaj miejsce pod mój namiot. To jest dosyć ciężkie, bo śnieg jest, powiedzmy, dosyć sypki. To mi nie ułatwi na pewno podrównanie tego miejsca w takim stopniu, jakim bym chciał, żeby było komfortowo. Zgodnie z zasadą, jeśli coś jest głupie, a działa, to nie jest głupie. Przyjąłem inną taktykę. Śniegu nie da rady dzisiaj wygnieść, dlatego wybieram go kaskiem, tak żeby przy okazji zrobić sobie tutaj taką pewną śnieżną nieckę. Nie jestem go w stanie w żaden sposób ugnieść. Jest on zbyt sypki, co ogólnie oznacza źle z różnych przyczyn, nawet przyczyn bezpieczeństwa. Taki śnieg jest niewskazany, no ale niestety tak to jest. Wydaje mi się, że dzisiejszej nocy może być względnie ekstremalnie. Wszystko stało się nagle sztywne. Baterie w kamerze czerpią się nieprzeciętnie szybko. Zużywam już czwartą, tak więc muszę być oszczędny w tej materii. Długo, długo zajęło mi rozbicie namiotu. Moim błędem było to, że nie założyłem wcześniej rękawiczek. Szybko moje palce sobie o tym przypomniały. Nie mogłem nimi praktycznie nic zrobić, zanim je dogrzałem w dosyć niewygodnych, grubych rękawiczkach. Minęło właśnie wspomniane praktycznie pół godziny i dopiero teraz robię sobie coś do jedzenia. Jadłem dzisiaj tylko śniadanie, dwa snickersy, a to przy takim sporym wysiłku zdecydowanie za mało. Ale poniosła mnie ułańska fantazja i chciałem dotrzeć jak najdalej, jak najwyżej. No i teraz umieram z głodu. Tak jak ostatnio, bazuję na wodzie wytapianej ze śniegu. Z prostego względu, nie byłbym w stanie fizycznie wnieść odpowiedniej ilości wody, żeby zaspokoić swoje pragnienie. W trakcie uzupełniać braki właśnie płynów i jeszcze gotować na tym posiłki i tak dalej.
szczególnie kiedy mamy dookoła mnóstwo śniegu, a woda pozyskana w ten sposób, przygotowana, jest całkowicie zdatna do picia. Gaz zimowy, rzecz polega mniej więcej na tym, że przy tej ilości gazu jesteśmy w stanie, powiedzmy, zagotować może 10, może 12 posiłków, a z gazem letnim w warunkach z temperaturą minusową, czyli zwykłym letnim kartuszem, gotujemy tych posiłków na przykład 4-5 i będziemy jeszcze niebotycznie długo czekać, aż zacznie się cokolwiek z wodą dziać. Praktycznie cały czas mam zgaszoną lampkę. Jest pełnia, jest tak jasno, pięknie, że lampka w zasadzie wszystko psuje, dlatego żegnam się z nią i wychodzę nakręcić właśnie trochę ujęć tej pięknej pełni. Magia sama w sobie. Ośnieżone, zimne szczyty, oświetlane księżycowym światłem. Na dole ruina zalegająca mgła. Niestety nie jestem w stanie wam tego nagrać. Mam za słaby sprzęt. Ale wrzucę kilka fotek. Będziecie mieli mniej więcej wyobrażenia, jak magiczne był to moment. Teraz już naprawdę zimno, ale na całe szczęście nie mnie, a jedynie na zewnątrz. Ponownie skuszę się na ciepły posiłek. Wróciłem przed chwilą, że to tak określę, z zewnątrz. Ciuchy spełniają swoją rolę. Śpiwór też sprawuje się wspaniale. Nie mogę narzekać. Stan temperatury jak na chwilę obecną minus 13 stopni. Ma jeszcze spaść. Zrzucam z siebie kurtki, zrzucam całą resztę. Pozostaje jedynie w bieliźnie z merynosów. Wspaniały dzień. Jestem super spełniony, zadowolony, pełen wrażeń. Z przyjemnością zasypiam, odpoczywam. No i czekam na jutrzejszy poranek. Do zobaczenia, do jutra. Dzień dobry. Witam wszystkich jeszcze ze śpiwora. Jest godzina 8. W nocy było minus 17 stopni. Kompletnie tego nie odczułem. Bardzo komfortowa i ciepła noc. Leżę sobie nadal tylko w samej bieliźni termicznej. No i mam tą świadomość, że muszę wykonać ten ruch, czyli wyskoczyć szybko zaraz ze śpiwora, ubrać się, walczyć znowu z butami. Przygotuję sobie coś do jedzenia, no i będę schodził. Jestem super zregenerowany i mam nadzieję, że zejście będzie już tylko formalnością.